Czy zdarza Wam się przeglądać rankingi z najlepszymi miejscami, które można odwiedzić, jeżeli chodzi o jedzenie, kiedy przygotowujecie się do podróży do nowego miejsca? No, my też właśnie tak robiliśmy, kiedy chcieliśmy pojechać do Seulu. No niestety nie spodziewaliśmy się tego, że na miejscu przyjdzie nam szukać na przykład Yang Mayon zapisanego tak, na elewacjach budynków. Odpalmy intro. Cześć, z tej strony Paweł i witam Was na kanale Travel Tasters. Jeżeli jesteście u nas pierwszy raz, to znajdziecie u nas filmy poświęcone podróżowaniu, jedzeniu i filmowaniu. A w dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę o kulturze jedzenia i o jedzeniu, które mieliśmy okazję doświadczyć i poznać będąc w Seulu. Nie będzie to taki typowy materiał pokazujący top 10 rzeczy, które należy spróbować, gdy traficie do tego miasta. Natomiast w ciągu kilku najbliższych minut podzielimy się z Wami tym, co może spotkać turystę, który pojawia się w stolicy Korei Południowej. A mogą go spotkać same pyszności. W zasadzie wszystko, poza psami. Ale czekajcie, czekajcie, już spieszymy Wam wyjaśnić, jak to dokładnie jest. Faktycznie w Korei je się psy, podobnie jak zdarza się to w innych krajach azjatyckich. Jest to pokłosie wojny, biedy, dawnych czasów. Do tego tradycyjnie uważa się, że posilanie się psim mięsem sprzyja męskim witalności. Ale nie oceniajmy, ponieważ tak samo u nas uważa się, że posilanie się na przykład psim smalcem może sprzyjać walce z przeziębieniem albo innymi dolegliwościami. Tak samo jak okładanie się kocim futrem pomaga na korzonki na plecach. Tak! Takie rzeczy można spotkać jeszcze w Polsce i niektórzy uważają, że jest to jak najbardziej naukowo potwierdzone. Przynajmniej przez ich dziada-pradziada potwierdzone, że pomogło. Dobra, oczywiście jedno i drugie to wielka sromotna bzdura i nieprawda. Chodzi nam generalnie o to, żeby pokazać, że pewne dziwne zjawiska, które dzieją się w dalekich kulturach, tak samo możemy spotkać i u nas, przez co nie oceniajmy i nie próbujmy się starać być lepszymi od tych gdzieś tam daleko, bo przecież u nas nic złego się nie dzieje. Natomiast młode pokolenie Koreańczyków porzuca tą tradycję i generalnie cały ten proceder jest na prostej drodze do wymarcia. To tym słowem wstępu zapraszam Was w takim razie do odcinka o jedzeniu w Korei. Jest tego całe zatrzęsienie. Ziemniaczane chipsy, bułeczki z jajkiem, krewetki, gofry z fasolą w kształcie ryby, kraby, ośmiorniczki i wiele, wiele więcej. Podobno jedne z najlepszych potraw, jakie możemy spróbować, będąc w stolicy Korei Południowej, to są właśnie te, które znajdziemy pośród miejskich straganów. Street food jest wszędzie. Od targowisk, stoisk na wózkach przy głównych ulicach, jest wszechobecny. O każdej porze dnia i nocy zawsze można kupić coś ciekawego. Jeżeli jedyne Wasze wyobrażenie na temat koreańskiej kuchni to kimchi, czyli pikantna kiszona kapusta oraz ryż, to pierwsze godziny spędzone w Seulu od razu zmienią to i będziecie mega, mega pozytywnie zaskoczeni bogactwem lokalnej sceny gastronomicznej. Przeciętny Koreańczyk zjada 22 kg kimchi rocznie. Specjalna kiszona kapusta podawana jest do wszystkich dań. Kimchi urosła wręcz do symbolu narodowego tego kraju. Tutaj dostaniecie do praktycznie każdego dania jako dodatek. Gdy pierwszy raz jej spróbowaliśmy, niekoniecznie poczuliśmy jej fenomen. Nasze kubki smakowe potrzebowały kilku podejść, aby przyzwyczaić się do nowego smaku. Po tych kilku próbach zrozumieliśmy, jakie możliwości daje łączenie je z innymi daniami, przede wszystkim właśnie w formie sałatek oraz zup. No i tak stała się właśnie głównym dodatkiem na naszym stole i serwujemy ją za każdym razem, gdy przygotowujemy jakieś azjatyckie jedzenie. Jeżeli interesuje Was, jak można przyrządzić kimchi u siebie w domu, to w opisie znajdziecie link do całego przepisu. A gdy w Korei będziecie szukać jakiegoś fajnego miejsca, żeby spróbować tradycyjnego dania na bazie kimchi, to polecamy Wam restaurację, która nazywa się Onmayul. Jest to niepozorna tradycyjna koreańska knajpka na północy miasta. Specjalizuje się w daniach z tofu i co bardzo ważne, sama je przygotowuje. To znaczy, pracownicy tej restauracji przygotowują to tofu, a nie, że restauracja jako budynek przygotowuje tofu. Co warto zaznaczyć, to miejsce to w 2014 roku wygrało nagrodę Red Table Award za to, że serwuje właśnie bardzo dobre jedzenie. W Korei nie znajdziecie śniadań podobnych do tych w Europie. Pierwszy posiłek dla większości Azjatów to taki mały obiad, czyli generalnie je się to samo, co je się w późniejszych porach dnia, tylko podawane porcje są relatywnie mniejsze. Więc jeśli stęsknicie się za kanapkami, zabraknie Wam ciastek, kruasantów, to ratunkiem jest za to kilka sieciówek, które łatwo znaleźć w mieście. Przede wszystkim
Paris Baguette. Co prawda bagietek raczej tam nie znajdziecie, ale za to jest cała masa innych pysznych wypieków. Są sałatki, bułeczki, ciastka, no i pyszna kawa. W ogóle w Korei serwują świetną kawę, mówiłem wam o tym. Generalnie zachodnie jedzenie w Azji nie należy do najtańszych. Taki podstawowy zestaw właśnie na śniadanie, czyli kawa, do tego jakaś bułeczka, dwie kanapki, ciastko, krokiet, to koszt od około 35 do nawet 60 zł za osobę. Ale tak jak wspominałem na początku odcinka, warto nie zamykać się na lokalne smaki i po prostu jeść tam, gdzie lokalsi, ponieważ skoro oni to jedzą i im służy, to nam tak samo będzie. A uwierzcie, ciepły posiłek na sam początek dnia to całkiem fajna sprawa. Chyba nigdzie nie byliśmy tak dobrze traktowani, jak właśnie w Korei. Jedynie w Japonii spotkaliśmy się z podobnym poziomem usług. Wszystko działa tu szybko, sprawnie, a dania lądują na stole w ciągu kilku minut. Musicie wiedzieć, że należymy do tych osób, które mają to szczęście, że do której restauracji praktycznie nie przyjdą, to obsługa po prostu o nas zapomina. Jeżeli macie tak jak my, to w Korei możecie na szczęście o tym zapomnieć. A gdy obiad zostanie już podany, jedzenie w Korei wygląda i to wszystko jak to jest zastawione, jak taka wielka polska biesiada, ponieważ zamawiając podstawowy obiad, do tego wszystkiego trafi wam się przynajmniej kilka albo kilkanaście różnych dodatków. Ceny jedzenia też są bardzo przystępne, bo mniej więcej na jedną osobę kształtują się na poziomie od 30 do 50 zł i mamy tu na myśli cały obiad. W Korei, podobnie jak w Chinach oraz w ogóle w całej Azji, używa się pałeczek. Jednak te tu są metalowe i lekko spłaszczone, przez co na samym początku ciężko się do nich przyzwyczaić, czy w ogóle wygodnie coś chwytać, i to nawet jeśli jesteśmy w miarę wprawieni w ich używaniu. Jeśli za to będziecie mieć z tym problem, to po prostu poproście kelnera, pokazując mniej więcej tak, jakbyście chcieli coś przeciąć na talerzu, na pewno gdzieś tam na zapleczu znajdzie dla was widelec i nóż, którym będziecie mogli się poratować. Amerykańskie wpływy w społeczeństwie koreańskim widać na każdym kroku. Czy jest w tym coś złego? No mi jako rasowemu amerykanofilowi, potomkowi podhalańskich górali, w zasadzie nie przeszkadza to nic a nic. Ważne jest to, że społeczeństwo koreańskie w tym napływie wzorców od wujka sama nie zatraca własnej kultury, dzięki czemu wytwarza się bardzo ciekawa synteza wschodu i zachodu. Oczywiście aktualnie Koreańczycy za bardzo nie przepadają za Stanami Zjednoczonymi, ale to jest bardziej temat polityczny niż kulinarny i kiedy nadarzy się ku temu okazja, to na pewno też powiemy coś na ten temat, z czego to wynika, no i w ogóle jakie są relacje między tymi dwoma krajami. Ale co do kuchni, to sztandarowym daniem wynikającym z tego mariażu jest Biryn Chicken. I musicie wiedzieć, że kurczak w Seulu jest tak dobry, że pułkownik Sanders mógłby się zawstydzić. My trafiliśmy całą ulicę takich knajpek na Myeongdong i tam też polecamy wam wpaść wieczorem. Czynne są do późnej nocy, więc potraktujcie to jako dobry pomysł na bifor, a w Korei nie wylewa się specjalnie za kołnierz. Więcej o tym, czyli o alkoholu w Korei, znajdziecie w powyższym linku, gdzie przygotowałem film na temat najpopularniejszych trunków, jakie istnieją właśnie na półwyspie. Kolejną zamerykanizowaną potrawą w Korei jest barbecue. Koreańczycy tak zakochali się w tej metodzie przyrządzania mięsa, że knajpy właśnie barbecue znajdziemy praktycznie w każdym rejonie miasta, co kilka ulic od siebie. Typowy lokal wygląda tak, że mamy kilkanaście stolików, a na środku każdego z nich znajduje się palenisko ze specjalnie przygotowanym odciągiem, gdzie sami, kiedy nam się to wszystko nagrzeje, kładziemy mięso i przyrządzamy je dokładnie tak, jak nam będzie smakowało najbardziej. Koreańskie barbecue to cała grupa dań i przyznamy się od razu, że no nie udało nam się trafić do jakiejś takiej super fajnej knajpy. Nam udało się po prostu trafić do knajpki, która była ok. Generalnie w ogóle podczas całego naszego pobytu nie trafiliśmy gdzieś, gdzie byłoby coś niesmacznego. Nawet w Japonii udało nam się trafić do knajpy, która no serwowała jedzenie takie sobie. Natomiast w Korei to nie miało w ogóle miejsca. Co do koreańskich sklepów, to generalnie estetyka opakowań mówi zjedz i kup mnie. No i też tak musicie zrobić. Jeżeli czegoś nie znacie, to testujcie. Jeżeli wam się coś spodobało, to kupcie i zobaczcie, czy jest dobre. Najwyżej po prostu nie kupcie tego następny raz. Ponieważ to tam spróbowaliśmy na przykład najlepszych lodów kukurydzianych, jakie trafiliśmy na razie na planecie Ziemia. Nie dość, że wyglądają jak kolba kukurydzy, to w środku są jeszcze malutkie kawałki właśnie kukurydzy, co podnosi walory smakowe tej przepysznej lodowej przekąski. Przepyszne wodorosty, różnego rodzaju suszone owoce morza, do tego czekoladki, na przykład firmy Lotte, która jest tam bardzo popularna. Ponieważ jest to chyba w tym momencie największa firma, jeśli chodzi o sprzedaż taką sklepową i producenta żywności w Korei. Znamy firmę Wedel, której właścicielem jest właśnie koreańskie Lotte.
Jeżeli którekolwiek z miejsc, które pokazujemy Wam w filmach, Wam się spodoba, to link z 10 najlepszymi restauracjami, które mieliśmy okazję odwiedzić, znajdziecie w opisie. No i tym przekąskowym aspektem chcielibyśmy z Wami się pożegnać w tym odcinku. Mam nadzieję, że udało nam się choć troszkę pokazać tego, jak wygląda tamtejsza kultura jedzenia, jak wygląda obsługa w restauracjach, no i czego można się tam spodziewać, kiedy przyjedziemy, no i zgłodniejemy. Generalnie przy okazji zachęcamy oczywiście do bycia na bieżąco, ponieważ nowe filmy publikujemy raz w tygodniu, a najlepiej będzie to zrobić przez kliknięcie w przycisk subskrypcji. Korzystając z okazji, chcielibyśmy Wam życzyć wesołych świąt Wielkiej Nocy, fajnego wyjazdu na majówkę. Jeżeli macie jakieś ciekawe plany, to podzielcie się z nami w komentarzach. Tymczasem trzymajcie się ciepło, wszystkiego najlepszego, smacznego, Travel Tasters, na razie, pa pa!